Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dawno temu w Tybecie żyło sobie bardzo szczęśliwe małżeństwo. Spędzali ze sobą dnie i noce i nigdy nie mogli się sobą nacieszyć. Obiecali sobie, że do końca świata pozostaną ze sobą razem. Niestety życie pisze swój własny scenariusz i niebawem kobieta popadła w chorobę, która okazała się śmiertelną. Na łożu śmierci mężczyzna obiecał swojej żonie, że nigdy się już nie zakocha i nie zwiąże z żadną inną kobietą. Ta natomiast zażartowała, że jeśli nie dotrzyma słowa, to będzie go nawiedzać w snach każdej nocy i go straszyć. Gdy kobieta odeszła, kobieta pogrążył się w niezmierzonej żałobie. Każdego dnia odwiedzał grób swojej byłej żony i zapewniał o wielkiej miłości. Czas jednak szybko płynie i pewnego razu mężczyzna spotkał na swojej drodze piękną kobietę, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia. Gdy tylko zamieszkali razem, mężczyznę zaczęły nawiedzać koszmary. Śniła mu się każdej nocy jego była żona i straszyła go. Mężczyzna budził się wystraszony i zlany potem. Próbował już właściwie wszystkiego, ale nic nie pomagało. Żona, jak obiecała, przychodziła każdej nocy. Zdesperowany poszedł po radę do mnicha. Mnichu, proszę powiedz, co mam uczynić, aby moja była żona przestała mnie nawiedzać w snach? Mnich pomyślał i odpowiedział. Postaw przy swoim łóżku worek z grochem. Gdy twoja była żona znów cię nawiedzi w śnie, sięgnij ręką do worka z grochem, weź garść grochu, schowaj dłoń za plecami i powiedz do żony. Opuszczę moją obecną kochaną, jeśli powiesz mi, ile ziaren grochu ukrywam w dłoni. Ale skąd będę wiedział, że jej odpowiedź jest prawidłowa? Spytał mnicha mężczyzna. O to właśnie chodzi. Jeśli ty sam nie będziesz wiedział, ile ziaren grochu skrywasz, tym bardziej twoja zmarła żona nie będzie znała poprawnej odpowiedzi. Mężczyzna zrozumiał sekretny plan, podziękował mnichowi i udał się do domu. Gdy nastała noc, postawił przy łóżku worek z grochem i poszedł spać. Jak tylko jego zmarła żona pojawiła się w śnie, mężczyzna zanurzył dłoń w worku, chwycił groch i chowając rękę za plecami zakrzyknął do zjawy. Odprawił moją ukochaną i nigdy już nie pokocham żadnej innej kobiety, jeśli zgadniesz, ile ziaren grochu ukrywam w dłoni za plecami. Senna Mara zdziwiła się bardzo, zrobiła wielkie oczy i zniknęła. Od tamtej pory już nigdy się nie pokazała. Jak myślisz, dlaczego ta metoda okazała się skuteczna? Co takiego spowodowało, że ona zadziałała? Napisz mi swoją odpowiedź w komentarzu, a ja obiecuję, że za tydzień odkryję przed Tobą tę tajemnicę. Czekam na Wasze propozycje. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnej środy.